вспомнил, вспомнил про Иисуса. Kościele, uznaję to za przywilej, że mogę dzisiaj stanąć przed wami. Zbigniew Mutrynowski. Lata temu spotkałem Jezusa Chrystusa. Wszystko na początku było dobrze. Zwykła, normalna rodzina, pewna. Bez jakiegoś alkoholizmu, patologii. Ale wszystko zamieniło się w ruinę, kiedy wyszedłem z wojska. Po prostu opuściłem mury, koszar. Spotkałem jeszcze na drodze osobę, którą poznałem i zaczęła mnie ściągać w dół. W języku włoskim życie takie, które zacząłem prowadzić, to mówi się dolce vita, słodkie życie. Życie pełne rozrywek, ale tak naprawdę zapełniające pustkę, która jest wewnątrz. Także zaczęła się rozrywka każdego dnia. Alkohol, kobiety, kluby nocne, dyskoteki, restauracje, hotele. Tak było przez kilka lat. Nawet jak godziłem to z bardzo odpowiedzialną pracą, jaką miałem. Zamęt w umyśle, sparaliżowana wola. Chcesz nawet przerwać ten krąg, ale nie możesz się wydostać. Uzależnienie od alkoholu jest to straszne. Także sparaliżowana wola. Nie możesz po prostu wyrwać się z tego. I tak już skracając, pewnego poranka obudziłem się, skacowany. Poczułem obrzydzenie do samego siebie i zacząłem wołać do Boga. Pomóż mi. Nie daję rady. Po prostu nie daję rady. Przyjdź mi z pomocą. Wołałem to w czterech ścianach. Nikogo nie było. Ja wierzyłem w Boga, że On istnieje, ale tak naprawdę nie uznawałem Go jako Pana Wszechrzeczy świata i nie liczyłem się z Nim po prostu, innymi słowy mówiąc. I następnego dnia spotkałem człowieka, który stanął na mojej drodze i zaczął mi świadczyć. Człowiek, który powiedział mi, że wychował się w takim środowisku, gdzie jedni szli do więzienia, drudzy wracali. I gdyby on nie nawrócił się, to tą samą drogą by podążał. Zapraszał mnie do swojego domu, żony, na jakąś kawkę, ciasteczka. I był z zawodu muzykiem, zaprosił mnie na ewangelizację, na której grał. I tam usłyszałem słowa życia. Ja nigdy nie słyszałem Ewangelii takiej żywej. Ewangelii. Tam doświadczyłem miłości Boga. Zobaczyłem, że prawdziwa miłość została objawiona na krzyżu Golgoty. Nie ma większej miłości. Tam usłyszałem słowa, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, także i ja, zdesperowany, grzeszny, brudny, z tym całym balastem wielu lat życia przyszedłem. Płakałem, trząsłem się, ale tam zawołałem ustami z udziałem swojego serca: Jezus, zbaw mnie, przyjdź do mojego życia, odmień moje życie. Nie chcę tak żyć, nie chcę być uzależniony, nie chcę już być tak głęboko w świecie. Duch Święty mnie wypełnił. Mój duch został ożywiony Duchem Bożym. Obmyty zostałem krwią Baranka, Jezusa Chrystusa. I wiem, że każda najmniejsza kropla krwi Jezusa Chrystusa ma większą moc niż całe diabelskie zastępy. Doświadczyłem tego. Nie było łatwo, bo byłem osamotniony. Nie miałem żadnej społeczności. Zdarzały się jeszcze upadki. Potykałem się, ale wiedziałem, że coś zmieniło się.
Żywy Bóg przyszedł do mojego życia. Stałem się świątynią Ducha Świętego. Moje pragnienia zostały zmienione. Zacząłem otaczać się innymi ludźmi. Bo tak jak powiedziałem, można spotkać kogoś, kto ściągnie w dół, ale i kogoś, kto wypowie słowa życia i będzie błogosławił. Tak było w moim przypadku. I wszystko zaczęło się zmieniać. Później kościół, zbór, decyzja chrztu, ale moja matka nie zawodowo, ale wróżyła. I powiedziałem jej, że przyjmuję chrzest, powiedziała, że zabije się. Ale bez względu na opozycję, na to wszystko, co mówiła mi, po prostu powiedziałem, że będę szedł za Jezusem. Nie zawrócę z tej drogi. Będę szedł tą wąską drogą do wieczności. I tak też się stało. Przyjąłem chrzest. Kiedy byłem w kościele niecharyzmatycznym z żoną przez wiele lat, zacząłem przyglądać się Nowemu Testamentowi i temu, co widzę. I zobaczyłem rozbieżność, dwa zupełnie inne światy. Zacząłem modlić się, bywać na różnych konferencjach charyzmatycznych. Zapragnąłem więcej, więcej. Zawsze chciałem więcej od Pana. Jego darów. I tak też się stało. Zaczął mnie obdarowywać. Wczoraj modliliśmy się o różnych ludzi. Jedni kładli ręce, inni z daleka. Kiedy darmo dostaliście, darmo dawajcie, Słowo Boże mówi. Zacząłem modlić się na przykład o sąsiadów. Któregoś dnia zapukałem do sąsiada. Otwiera mi zrozpaczony człowiek i mówi, że jego żona umiera. Wypisali ją ze szpitala i lekarze gwarantują, że kilka dni będzie żyła. Zapytałem, czy mogę się modlić. Powiedział, że tak. Uklęknąłem przy jej łóżku. Zacząłem gromić tego ducha śmierci, przywoływać życie i ta kobieta została uzdrowiona przez Jezusa Chrystusa. Pragnąłem zawsze być przedłużeniem rąk Jezusa Chrystusa. I wiele, wiele lat jeszcze żyła. Kolejny jeszcze przykład, tak przechadzając się po tych moich doświadczeniach, sąsiadka. Spotkałem sąsiadkę o kulach. Pytam się, co się stało, wypadek samochodowy. Przez rok rehabilitacja nie przynosząca skutku. Pracowała w korporacji, także wyłączona z życia zawodowego. Modliłem się o nią. Za kilka dni została uzdrowiona. Cudowne rzeczy zaczęły przychodzić do mego życia. Choć była i opozycja, i doświadczenia w kościele. I cieszę się, że jestem tutaj, w kościele. Pastorowi mówiłem, kolega mój zadzwonił z Krakowa i powiedział, że jest taki kościół tutaj. Także okrężną drogą, daleką, przyszedłem tutaj. I rozkoszuję się uwielbieniem, obecnością Pana. W tym miejscu Duch Święty jest zapraszany, honorowany, bez skrępowania działający. I takie powinno być życie Kościoła. I to jest życie. Dziękuję.